Szanowni Państwo, no co jeszcze nadaje się do kabaretu? Otóż młodzież. Pamiętam, jak byłem młodym chłopcem, zawsze z ust moich rodziców słyszałem jedno i to samo hasło. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Mówię, o czym chodzi, ludzie kochani, że co, że winka spróbuje, papieroska pociągnę, przecież nie to, że nauk, spróbować, zakosztować, wyrobić sobie opinię, zdanie, pogląd. No. No, na dziś sam jestem ojcem. Jak patrzę na tą dzisiejszą młodzież, to po prostu, no, też mówię to hasło. No i doszedłem do wniosku, że niezależnie w jakich latach żyjemy, to hasło jest i zawsze będzie aktualne. No bo chociażby weźmy sobie takiego ojca, powiedzmy, z 1000 roku. Proszę spojrzeć. No czym my się różnimy? No, to ojciec, ja ojciec. No, może jest kilka subtelnych różnic. Na pewno ubiór, fryzura. Tutaj widzę a la siostry Godlewskie. Natomiast jest jedna rzecz, która niewątpliwie nas łączy, mimo tylu dzielących nas lat. Otóż mamy dokładnie, ale to uwierzcie mi Państwo, dokładnie takie same problemy z młodzieżą. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Zapraszam. A witajże, ojcze. Witajże, synu. Siema, nara. A gdzie ty się wybierasz? Co? Gdzie ty idziesz? Na chatówkę zawijam. Coś ty na siebie włożył. Jak ty wyglądasz? Ojciec, jest XI wiek. Tak się teraz nosi. Hello. Ja ostatnio nie mam z tobą w ogóle kontaktu. Co się z tobą dzieje? Grzmisław. Ale o co ci chodzi? No co, o co mi chodzi? O co ci chodzi? To ostatnio non-stop grasz. O tych gier to się mózg zlasuje. Non-stop wpatrzony w tą szachownicę. Byś wyszedł z kolegami w kamienie pokopał. Z procy postrzelał. Weź tą moją procę, to siara z kieszeni wyciągać. Przecież 2 tygodnie temu kupiłem ci nową procę. Ale ty mi kupiłeś procę S6, a teraz już jest proca S8. No i czym to się różni? S8 ma funkcję selfie. Jakie selfie? No ładujesz, odwracasz i wryj. Nie no, ta technologia to nas do grobów pędzi. A jak w oko trafisz, masz 4 lajki. I co, ja ci kupię nową procę, a ty zaraz przyjdziesz i powiesz, że tato, ja bym chyba jednak chciał iProce. Dokładnie. A tych to też pogięło. Płacisz 2 razy tyle za procę, bo ci dorzucą nadgryzione jabłko. Nie będzie żadnej nowej procy, Grzmisław. To imię to też, żeście mi dali takie z dużą dozą dziadowizny. A jak ty byś się chciał nazywać? Nie wiem, jakoś tak światowo, nowocześnie. Będzimierz. Będziesz miał swojego syna, z tego nazwiesz nawet Brian. Zawijam. Nie skończyłem z tobą. Znalazłem pod twoim łóżkiem płaskorzeźbę. Z gołą babą. No normalnie całe kolano miała odsłonięte. Możesz nie wchodzić do mojej izby, jak mnie nie ma na chacie? A propos tej twojej izby. Kiedy w końcu zrobisz tam porządek? Co nie wejdę, wiecznie bałagan. Jak już nie używasz zbroi, to odwieź do szafy. Hełm pod stół walony, jeszcze na lewą stronę wywinięty. Bo mi się z gaciami myli. Też ma jedną dziurę. No, tak. Halabarda gdzieś w rogu piźnięta. Ile razy mówiłem, halabarda ma stać w ganku. Ostatnio atak na wioskę był, wszyscy biegną bronić wioski, a ja głupek po domu halabardy szukam. Bo Grzmisław nie odstawił na miejsce. Pobiegłem jak debil z rurą od odkurzacza. Jesteś debil, to pobiegłeś jak debil. Co ty tam mamroczesz sobie? Ja mówię, że ja bym chciał wyjechać stąd, tak? Ja bym chciał wyjechać do stolicy, do Gniezna, a nie kiszę się na tej wsi zabitej dychami. No, a czego ci brakuje w Warszawie? Już tylko w Świdniku jest gorzej. Ja mogę iść. Nie możesz. Co ty sobie myślisz? Że ojciec stary, głupi, nic nie widzi, nic nie słyszy? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. O. Podkradasz mi wieczorami konia ze stajni. Ojeju, no! Nie, ojeju, no! Tylko przyjdź, jak człowiek zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Nie możesz. Sam widzisz. No jak już go bierzesz, to go szanuj. A nie później upieprzony w błocie po same kopyta. No wstyd rano w pole pojechać. I go tak nie żyłuj.
biedny ostatnio żylaków dostał. Może go matka dosiadła? No może i tak. Jak już jeździsz moim koniem północy, to mi go później zatankuj. A nie, ja wchodzę rano do stajni, patrzę koń jęzor na brodzie, patrzę pod spód, wskazówka nawet nie drgnie. Się dla ciebie spojrzał, to się mu nie dziwi. No. Ledwo na opadach do wodopoju dojechałem. O, i to nie koniec niespodzianek od synka. Spadł śnieg i mi koń dupą na boki chodzi. Wyhamowałem, patrzę, łyse podkowy. Co, robiło się koniem bączki pod karczmą? Na drugi raz do takich zabaw to sobiesz matki konia. Starszy jest. Bity był. I jak hamuje, to nie trzyma płynów. Ale po to wam kupiłem starego konia, żebyście go tłukli. A jak go zarżniecie, to się go odda. Na kabanosy, do Sokołowa. A może to nie ja jechałem? A kto jechał? Może mój brat? Który? Mścichuj. To ty teraz będziesz się mścichujem zasłaniał? No gwałci mir za mały. Ty jechałeś. A masz dowody? Mam dowody. No to pokaż. Chcesz dowody? Tak. Mam dowody. No. Aj, ta dzisiejsza młodzież. Bez honoru. Bez ambicji. Roszczeniowa. Strugaj kijek. Proszę bardzo. Oto twoje dowody. Za szybko jechałeś. Obraz ci strzelili. I to będzie mandat. Będzie mandat 100 denarów i 4 baty karne. Ja pierdzielę, to ja na koniu. No, ja na koniu, no. Gwiazdkowie mnie złapali. Tak jest. Nowe metody, wiesz. Stawiają tam pod lasem na trójnogu sztalugę. Jak ktoś za szybko jedzie, to go malują. Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś? 70 patatajów. No i to jest o 30 patatajów za dużo. Tak plus minus. No sam widzisz, Grzmisław. Muszę cię ukarać. Ojeju, znowu 10 batów. 14. Zapomniałeś o mandacie. I masz szczęście, gówniarzu, że nie przekroczyłeś 100 patatajów. By ci lejce zabrali, bo tam jest obszar zahacony.